Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blady, a dzisiaj rozpoczynamy nową serię. Zagrajmy w Knock Knock. Jest to otóż bardzo specyficzna gra, zwariowana dwuwymiarowa gra zręcznościowa, która jest osadzona w klimatach horroru. Jest to produkcja moskiewskiego studia I Speak Lodge. Chyba tak się pisze. Lot G. I teraz może jeszcze pokrótce powiem, jak wygląda fabuła w tej niesamowitej produkcji. Otóż tak, gracze tutaj wcielają się w nastoletniego chłopca, przemierzającego pokoje nawiedzonego domu, stojącego samotnie w wielkim ciemnym lesie. Od niedawna do miejsca tego ściągają różnego rodzaju potwory, chcą zabawić się z chłopcem w przerażającą wersję Berka, w której stawką jest jego życie i poczytalność. To jest pokrótce streszczenie, tutaj opierałem się na stronie gry online, żeby wam mniej więcej streścić i opisać tą grę. I myślę, że w sumie to jest, jeśli chodzi o opis, to byłoby na tyle tak naprawdę, bo zaraz zresztą przekonacie się, jaka to jest gra, bo jest bardzo specyficzna. Ja już ją wcześniej wystartowałem, żeby zobaczyć, czy działa dobrze i wszystko jest w porządku, ale my oczywiście damy sobie nową grę. Tak więc zapraszam na niesamowity seans, bo naprawdę będzie warto. Tak. No i zaczynamy. Jak widzicie, bohater gada swoim takim specyficznym tonem, aczkolwiek mamy polskie napisy. Gra jest bardzo specyficzna. Swoją drogą, już teraz wydaje mi się, że za każdym razem to wygląda nieco inaczej. Bo jak ja grałem kiedyś, znaczy zaczynałem wtedy, to całkowicie inaczej wyglądało ułożenie mojego pokoju, czyli ogólnie rzecz biorąc gra się generuje samoistnie i różnie. Ruszyliśmy zegar, a niech będzie. Chodźmy teraz na górę znowu. Ale moment, przyspieszyłem trochę i przestało przyspieszać. O, drzwi się otworzyły do domu. Ja to ogólnie otworzyły się drzwi do naszego domu, ale ja jeszcze pójdę w drugą stronę zobaczyć. Naprawię lampę, gdyż jest popsuta. Przytrzymując spację. Chyba nie można tu zginąć, prawda? Mam taką nadzieję przynajmniej. Wolałbym nie, w każdym razie drzwi do naszego domu są otwarte, więc to źle wróży. Idziemy je zamknąć. Albo idziemy to sprawdzić po prostu. Jeszcze na górze nie byłem.
No dobra, zobaczmy, co jest z tymi drzwiami nie tak. Czemu są otwarte? To jest trochę zabawne stwierdzenie, idzie się upewnić, czy to tylko wiatr. I tak, teraz tak naprawdę możemy chodzić w prawo, w lewo, ale też możemy zmieniać cały czas poziomy, jakby zagłębienia się u lasu, i tak naprawdę możemy tak cały czas robić. I szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć. O, widzicie, na przykład tu coś już mamy w tej chwili, na przykład. No ale mogę jeszcze bardziej się cofnąć i teraz mamy coś całkowicie innego. No i takie pytanie nas nachodzi, tak właśnie, gdzie mamy się udać. No dobra, udajmy się może tutaj, zobaczymy, gdzie prowadzi ten, na przykład, co to za budynek jest. Na razie nie wiem, o co chodzi w tej grze, w każdym razie. To tak, widzę, że nasz bohater to jest chyba coś w rodzaju jakiejś takiej mapy fabularnej, można powiedzieć. Przesunęliśmy się o kawałek. No cóż, coś w tym było, szczerze mówiąc. Ale zobaczcie, teraz czas już leci. Dobra, zapalmy tu światło i rozejrzyjmy się. Ogólnie rzecz biorąc, można się schować za łóżkiem w razie czego. To jest chyba taka... w razie potworów, gdyby zaczęły nas atakować. W każdym razie dobrze, że teraz już czas leci, bo musimy po prostu przetrwać do świtu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy wychodzenie z pokoju to dobry pomysł. W końcu to, co jest, to coś jest czymś w rodzaju horroru, więc survival horroru, więc... Więc możemy się tak naprawdę spodziewać wszystkiego. No dobra, tu jest... Możemy otworzyć też te drzwi. No dobra, pójdźmy może tu obok. Nie wiem, dlaczego nasz bohater otwiera te wszystkie drzwi. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zaatakuje. Też tak uważam, że jednak lepiej będzie, jak się zapali wszędzie światło. Ej, widzicie to, co ja widzę? Nie, dobra, myślałem. O! Przyspieszymy troszkę czas do wschodu słońca. Też tak uważam, aczkolwiek nie wiadomo, jak długo będziemy musieli czekać. Oczywiście tym razem nie wyjdziemy sobie na dwór, tak jak zrobiliśmy to wcześniej. Chodźmy może na górę jeszcze zobaczyć. Szczerze mówiąc, jest to trochę przerażająca gra. Jakby nie patrzeć, to jest podobny ten survival horror. Ale i tak jest strasznie. O, widzicie, mogę tak spojrzeć. Ło! Co to było? O Boże, czemu? O, chyba zrobiłem błąd grając w tą grę. No nie, jeszcze ktoś zamknął drzwi. Dobra, sprawdźmy to. Ło! Naprawdę? Boże, to
To jest okropne. Właśnie nie wiem, czy nasz... W każdym razie nie wiem, czy to jest dobrze. Dobra, jakoś tak pokój jest w miarę utrzymany. Dużo pomieszczeń w każdym razie. O, to coś czuję, że to będzie przerażająca produkcja. Już teraz jest w każdym razie przerażająca. A czym dalej, tym wydaje mi się, że będzie coraz gorzej. Może wiecie co, naprawię tu lampy jednak, bo to jest przerażające, co się dzieje. Nie wiem, czy to dobry pomysł było grać w tą grę. Bo ja chyba umrę, nie mam silnej głowy, jeśli chodzi o takie rzeczy. Już w tej chwili mnie to troszkę przeraża, szczerze mówiąc, co tu się dzieje, wyprawia w tym domu. A ja muszę tylko przetrwać teoretycznie do tego świtu. O, to jest moje wybawienie. Trochę mi przyspieszy czas, to mi się przyda. Dobra. Chodźmy jeszcze niedługo już do świtu, więc może akurat przetrwam. Ale naprawdę, to jest okropne. Nienawidzę takich horrorów. Nie wiem, czemu ja się w ogóle zgodziłem, żeby w coś takiego grać. Przecież to jest przerażające, ale zaraz będzie świt. To dobrze. To mnie raduje. Co jest? Jest świt? Ła, jest świt. Zabawa wchowanego w ciemności. To test odwagi, więc tak naprawdę nie musisz się ukrywać. Po prostu uczciwie doczekaj do końca. Jeśli szukający zobaczy kogoś ukrywającego się, wszystko zaczyna się od początku. Kluczem jest zrozumienie, jak szukający interpretuje grę. Jeśli na przykład powie komuś, chowasz się, a ta osoba stoi na widoku, oznacza to, że nie chodzi o ukrywanie się. Nie wiem, czy to jest jakaś sugestia. Ogólnie wydaje mi się, że gra jest, tak chyba słyszałem, że gra jest dosyć nieliniowa i tak naprawdę losy dalszej gry zależą od naszych decyzji, jakie będziemy podejmować w trakcie. W każdym razie zabawa wchowanego, bo my się tak naprawdę w sumie nie ukrywaliśmy tak do końca w tej grze. Zapalaliśmy światła. O co może chodzić? No nie wiem, nie jestem do końca pewien. No dobra, pomijmy to. Okej, okay, jesteśmy w następnym, jest następny poziom już tak jakby. To już przetrwaliśmy jedną noc, kolejna masakryczna noc nas czeka. Będzie coraz gorzej, tak mi się wydaje. Pierwsze co rzuca nam się w oczy, że na pewno mamy inny, jesteśmy całkowicie w innym domu. To troszkę średnio fajna sprawa, dlaczego nasz bohater co noc zmienia dom. W ogóle co to za pomysł, żeby mieszkać w samotnym domu w środku lasu? Moim zdaniem to trochę przerażające w takim samotnym domu mieszkać. O tak, to z całą pewnością jest przerażająca sprawa. Ale skoro nasz bohater tak bardzo się nadpisze. No jeszcze niestety daleko do poranku i coś myślę, że coś się wydarzy po drodze. Najpierw zginę. O Boże, czemu? I to jest jakaś sugestia typu idź na dwór, a nie mogę tych drzwi po prostu zamknąć? No dobra, wyjdźmy znowu, choć nie wiem, szczerze mówiąc, czy to był taki doskonały pomysł.
No i tak naprawdę jedyne co mogę zrobić, to właśnie iść tak sobie i zmieniać poziomy, co nie? Tak naprawdę mogę naprawdę mocno w dół pójść na upartego i zobaczyć co on mi to da. No dobra, kurczę, nie wiem czy oddalanie się tak od domu to taki dobry pomysł jest. W sumie mógłbym stwierdzić, że to nie jest dobry pomysł, a bym wręcz mógł powiedzieć, że to jest bardzo zły pomysł. I Boże, jak ja się oddaliłem już od swojego domu. No to koniec już, myślę sobie tak, że teraz już jestem tak daleko od domu, że nigdy do niego nie wrócę, coś mnie za chwilę zje. Umrę, to coś czuję, że dzisiaj będzie moja śmierć. Nie no, nie przeżyję tego. Samotnie chodzę po lesie. Czemu ja? Czemu ze wszystkich osób to ja właśnie musiałem być ja? Czemu ja musiałem być w samotnym, nawiedzonym domu w środku lasu? Mrocznego lasu. No to super, no to koniec, chyba się zgubiłem. No chyba się zgubiłem, no to już nie ma przejścia nigdzie. No już nie wiem, no już nie wiem, idę cały czas w prawo. Zmieniam te poziomy i szczerze mówiąc nic nie znajduję. No przyznaj się, zgubiłeś się. Nie przyzna się. Ile tak można iść w dół, jak myślicie? Ej, te drzewa się powiększają, czy dobrze mi się wydaje? O! Coś znalazłem. Czyżbym przekroczył cały las? Ciekawe, czy to jest mój dom, czy może coś innego. O, to jest coś innego. No dobra, wbijamy. Kurczę, szybko fabuła leci do przodu. Teoretycznie. Teraz będzie oko, czyli będziemy musieli przetrwać noc. No, zaczyna być coraz groźniej. W sumie nie wiem, czy ja miałem jakikolwiek wybór. Może gdybym nie wychodził z domu, to może bym przetrwał w sumie. Bo wchodzi tak jakby jedno to było etap, gdzie trzeba można zostać, gdzie się zostaje i tak w domu, a drugi gdzie można wyjść, ale w sumie na upartego mógłbym zostać. No ale ja chciałem oczywiście wyjść, co nie? Zobaczyć. Dobra, weź w ogóle naprawmy trochę tych lamp, bo po prostu co tu się o Boże, jaki duży dom mam. Jakaś masakra. No dobra, nie szkodzi. Zaraz się pewnie i tak coś stanie. Jeszcze nie musiałem się ukrywać, ale to jest tylko kwestia czasu, zanim staną się jeszcze gorsze rzeczy, bo na razie było dosyć lajtowo, to znaczy właśnie niewiele rzeczy się działo. Ale coś czuję, że to tak nie będzie wiecznie. O, tam był zegar. A, mnie wstraszył. Zegar zawsze spoko rzecz, bo to jednak przyspiesza nam troszkę nasz dzień, więc uaktywnimy. A tutaj zapalimy światło. Łóżko? Mam już dwa łóżka. O, zegar kolejny, ale farcik. No to teraz to maksymalnie przyspieszę swój dzień. No, dobrze się złożyło akurat. Akurat tak. Dobra, zejdźmy może. Nie wiem czy ja tam powinienem iść, szczerze mówiąc. Dobra, trudno, idziemy tam. Boże, zginę dzisiaj. Zginę, coś czuję, że chyba zamknę oczy i pójdę tam. Zginę dzisiaj. O, dzisiaj zginę. Czemu ja tam idę? Ja powinienem zostać gdzieś w innym pomieszczeniu. Zginę dzisiaj. O, zginę dzisiaj! Zginę dzisiaj. O, Boże, to jest moja śmierć. Zapal te światło. Nie, jest obok. No to koniec, no to koniec, no to koniec. Szybko, zapal te światło, zapal te światło, zapal te światło. No to już jestem martwy. O, ja tam nie idę, walić to. Spadam stąd. O, no to już. O! Jeju, ta gra jest jednak przerażająca. Myślałem, że ta gra jest lajtowa. Uff, już jestem cały zmęczony. O, spokojnie, Brady. O, spokojnie. Idę, spadam stąd, bo na tej stronie się dzieją straszne rzeczy. Ja już nie wracam do swojego pokoju. Koniec. Wychodzę stąd. Wychodzę stąd.
Już nie wracam tam. Tam jakieś, to nie wiem, to było okropne. Ja już tam nie wracam. Nie ma mowy. Już nie wrócę do tamtego pomieszczenia. Tam się działy okropne rzeczy. Ja już stąd, ja wychodzę stąd. Tam jakiś duch chodzi po moim mieszkaniu. Nie, ja dziękuję. Dobra, dawaj, świt już w sumie niedaleko jest. Ale cholera, tu nie ma się gdzie schować. Bardzo niedobrze. Jak wygląda sytuacja? Nie wygląda ciekawie. Dobra, wchodzimy w dół. Weź, zapal tu światło. O nie, on tu idzie! Aaaa! Niedobrze! Chyba umrę dzisiaj, co nie? Umarłem? O Boże, znowu to oko! Jeju, czemu ja muszę tak umierać? Jeju, jaka, dlaczego ta gra musi być tak przerażająca? Co to jest? Czas mi się wydłużył! Naprawdę? O! O! Nie! 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 Proszę, nie zabijaj mnie! Nie! O! Ja tu już nie, to już koniec. Jestem martwy. Po prostu w świecie jestem martwy. No i co to? Nie, nie, nie. Jestem, nie, jestem po prostu martwy. No to koniec, no to koniec, no to koniec. To mnie zje zaraz. To mnie zje. To mnie zje. Zjadło mnie. No tak, nie udało mi się ukończyć tym razem tego poziomu. Dobra, wiecie co? Też w tym średnio optymistycznym akcencie zakończymy. Tak właśnie prezentuje się. Tak właśnie prezentuje się gra Knock Knock. Oczywiście ja was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnej części, gdyż jak sami widzicie, no gra jest naprawdę emocjonująca i dostarcza niesamowitych dreszczy, aż cały jestem wstrząśnięty tym, co się właśnie wydarzyło, i spocony. A się dzisiaj myłem, jestem w szoku. Znaczy, no troszkę się tak, no tak, bo jak wiecie, ze stresu, jak mnie coś przeraża, to się tak, człowiek się poci. Przynajmniej w moim przypadku tak się często zdarza. Bo jednak, jednak o ile ta gra jest troszkę jednak straszna, to było okropne. To, co tam się działo. No dobra, więc tak jak mówiłem, zapraszam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.